Witam Państwa na kolejnym filmie. Dzisiejszy temat filmu to dezinformatorzy i w necie, i w książkach, i tak dalej. Pytanie, no, zaraz mi zarzucicie, że ja jestem dezinformatorem. Słuchajcie, zaraz zobaczymy, zaraz znajdziemy taki pewien probierz, sprawdzian, papierek lakmusowy, jak rozpoznać dezinformatora. To jest najlepsze. Co tu gadać, że ja będę nawet tutaj nie silił się operować nazwiskami. To jest moje własne zdanie, a Państwo sobie wyrobią własne zdanie i sobie odseparują i tak dalej. Generalnie wszyscy dezinformatorzy internetowi, oni mają pewien cel. Oni nie mogą powiedzieć prawdy do końca. To jest generalny cel, strategiczny. Oni robią tak zwane taką mgłę informacyjną, i za którą musi coś stać, coś musi być ukryte, czyli jakiś cel, jakaś bardzo ważna informacja. I czym oni się zajmują? Teraz może się skupimy nie tym, co oni chcą ukryć, tylko to, co oni, powiedzmy, przedstawiają. Bo jest taka generalnie zasada. Nieważne, co oni mówią, różni, tylko pytanie, czego oni nie mówią. A więc tak, co oni robią? Z reguły. Oni sobie na przykład drukują książki. Piszą książki, pięknie, ładnie i tak dalej. Jeżdżą do Stanów, do Kanady. Wszędzie tam po prostu wędrują. Później okazuje się, że są na jakichś szkoleniach dziwnych. Mało tego, książki są kontrowersyjne. Wzbudzają trochę emocji. No i pewni i ludzie starają się komentować. Jeżdżą po Polsce z odczytami i tak dalej. No i właśnie to jest poważna sprawa, że czego oni nie chcą powiedzieć. I teraz musimy przejść do tego probierza, tego sprawdzianu, papierek lakmusowy. Otóż oni nie mówią przede wszystkim podstawowej rzeczy. To jest temat tabu. Otóż Polska to jest Kuwejtem Europy. Tu, na terenach Polski, pod naszymi nogami, obojętnie czy na północy, na południu, wschodzie, zachodzie, są gigantyczne złoża ropy i gazu. Mało tego, to jest, jak mi tu już wytłumaczono, jest to pewna niecka, która kumuluje maksimum tego surowca. Ale dlaczego się tego nie pompuje? Dlaczego Polaków się wypędza za granicę? Nagle wszyscy wiedzą, że coś takiego jest. Wszyscy się dziwią, że taka nędza, wmawia się, że to jest nędza, a tu nagle u nas jesteśmy Kuwejtem, wystarczy po prostu te wszystkie nory dookoła zburzyć i wieże wiertnicze postawić, pompy i jazda, i obojętnie, czy to dawny Karlin z roku 80, czy to jest Pomorze, czy to jest, jak to się nazywa, czy Mazury, czy Podkarpacie, proszę bardzo. Co ciekawe, oni o tym nie mówią. Tak samo o gigantycznych materiałach strategicznych dla przemysłu kosmicznego. Ten w ogóle temat nie istnieje. Ale jak ta metodologia dezinformacji funkcjonuje? Mamy scenę polityczną, tam są politycy. Później jest następna fala, to są tak zwani komentatorzy polityczni. Oni się zajmują tak zwaną taktyką, ale nikt nie zajmuje się strategią. Nikt nie odpowiada na to pytanie, dlaczego się nie pompuje ropy? Nawet dlaczego gazu się nie pompuje, tego się nie pompuje, tego się nie wydobywa. Jest nędza, tak zwana kontrolowana, a najlepiej wszystkich wypędzić za granicę. To jest gwóźdź programu. W ten sposób, taką tematyką możemy rozpoznać dezinformatorów. Niektórzy z nich to nawet udają wielkich patriotów. Mało tego, są nawet tacy, którzy są politykami, i nagle ten temat trochę sobie przypomnieli, coś powiedzieli na ten temat razem z innymi geologami. I to spowodowało, że ten temat tych bogactw niby został powiedziany, ale został utopiony w morzu różnych nieistotnych informacji. Powiem wam jeszcze jedną taką rzecz. Jak rozpoznać dezinformatora? Zawsze musi podać jakiś element prawdy, żeby siebie uwiarygodnić. Albo on pójdzie na jakiś krótki czas do więzienia, albo zrobi jakąś ustawkę przed takim sądem, albo tego typu rzeczy. Wszystko służy tylko uwiarygodnieniu dla takiego dezinformatora, który po prostu ma trzymać
w dezinformacji, tak samo jak utrzymuje armia polityków i oficjalnych mediów. Czyli to jest jakby druga fala. A oni wszyscy grają w jednej drużynie. Dlaczego? Bo oni nie mówią o tych rzeczach. To jest w sumie tutaj najważniejsza sprawa. Że oni nie mówią o takich rzeczach, chociaż powiem wam, jeden się zdradził. Pytanie, czemu się to wypsło? Otóż taki jeden główny chyba geolog polski nie tak dawno w Radio Maryjo zaserwował, bo okazało się, skąd to w ogóle ten temat w ogóle tych dezinformatorów wyszedł. Otóż na Królewskiej zrobiłem film o wielkich bogactwach, o gazoporcie i tak dalej, innych rzeczach. No, w porządku. Zrobiłem ten film, no i oczywiście to ogromne zainteresowanie skutkowało takim, że jak ten geolog przyszedł do tego Radia Maryja, to się okazało, że on dostał pełno telefonów, co z polską ropą. Oficjalnie ropa nie istnieje. Nie znajdziecie w oficjalnych mediach, bo oni się zajmują tam różnymi nieistotnymi sprawami, też można powiedzieć dezinformacyjnymi, a ludzie się tym interesują. I tam nie znajdziesz tego. Nagle on mówi o podkarpackich złożach ropy, to on powiedział, że ta ropa jest, wiecie jaka? Ukraińska. Czyli my praktycznie mamy na swoim terytorium, i to mówi geolog, tak zwaną ropę ukraińską. No to mamy jeszcze lepszą paranoję. Bo tak, te złoże, które się zapoczątkowuje od Morza Norweskiego, ciągnie się przez Polskę, przez Ukrainę, szelf Krymu, wschodnią Turcję i trafia do Kuwejtu, do Zatoki Perskiej. To jest to samo złoże. Wszyscy mogą pompować, ale Polska nie, tu ma być nędza. A więc powoduje to pewien problem dla polityków, ponieważ no ktoś zadaje to pytanie, a oni już to jakby sprzedali, podzielili, oni mówią, że to jest ukraińska ropa, na Ukrainie też nie pompuje ropa, ale już w Polsce jest ukraińska. O co tu chodzi? Chodzi o tak zwaną Galicję, Judeopolonię, Polin, czy jak to tam zwał. Powiedzmy, nowe państwo żydowskie na terenach Ukrainy, części Polski i Białorusi. A więc widzimy tutaj, co dlaczego ma być w Polsce nędza. Oczywiście ten cały, powiedzmy, rozbiór kolejny polski robiliśmy na ten temat film, a więc tutaj widzimy, jakie są cele tej dezinformacji, żeby na przykład o tym nie mówić, żeby zajmować się rzeczami nieistotnymi, po to, żeby ukryć te kwestie strategiczne. Bo to oczywiście tłumaczy nam pięknie, dlaczego w Polsce jest nędza. Ale wszyscy mówią, no jakaś niemoc, nędza, my tu nic nie mamy. My to wszystko mamy, tylko jest to tak zrobione, żebyśmy wiedzieli, że nic nie mamy, bo chociaż mamy, to nawet jakbyśmy wiedzieli, że mamy, to ci, którzy rządzą, to pilnują tego, żebyśmy raz, że nie wiedzieli, a jeżeli to będzie w przyszłości jakoś no, pompowane i tak dalej, to wszystko ma być robione bez Polaków. To jest główny cel dezinformatorów, tej całej ściany politycznej. Czyli to jest tak zwana scena polityczna, komentatorzy, niektórzy nawet siedzą w Stanach Zjednoczonych i na przykład popychają różne bzdury, bo nieistotne. Owszem, jakiś tam element prawdy powiedzą, coś tam skomentują i tak dalej. A jeżeli chodzi o tych tak zwanych książkowych dezinformatorów, no to oni na przykład różne rzeczy piszą, książki to objeżdżają i tak dalej. Objeżdżają Polskę, odczyty tu tego, zawalają później księgarnie, nawet czasami widzę te książki. One też nie mówią pewnych bardzo ważnych faktów historycznych. Dlaczego powstanie styczniowe? Dlaczego akurat 1 sierpnia wybuchło powstanie warszawskie, a manifest PKWN był 22 lipca? Wiecie dlaczego? To tylko daje szczegół. Mało kto o tym wie. Mało tego, że przez 30 dni w czasie powstania warszawskiego po stronie niemieckiej, nemrodyczna niemieckiej, płynęły stosy całopalne z Polaków. Tego terenu. A dlaczego przez 30 dni, zgodnie z zasadą Talmudu, żeby uświęcić przyjęcie nowej władzy,
czyli nowej władzy PKWN z 22 lipca 1944 roku, potrzebne było przerwać 9 dni talmudycznych i 1 sierpnia miało być rozpoczęcie krwawej ofiary całopalnej dla diabła. I dlatego zapędzono Polaków do Powstania Warszawskiego. To jest szczegół. A później się mówi obłęd 44, taki obłęd tego, i się to jakoś tłumaczy, ale co mnie zawsze tknęło, ci wszyscy dezinformatorzy mają takie świetne dane. One są odpowiednio spreparowane, ale takie szczegóły zdradzają, z kim oni mieli do czynienia. Musieli mieć bardzo dobre dokumenty, bo kiedy pokazują dwóch namrodystów na brzegach Wisły i komentarz, czyli musiało być to w archiwach NKWD odnotowane, że oni chlali wódę z gwinta i się cieszyli, że Warszawa płonie, bo w ten sposób oni sobie powodzenie zapewnili, że ich cały spisek został pobłogosławiony. A więc takich szczegółów to się nie podaje. No, oczywiście to jest też, jakby to powiedzieć, mało kto o tym wie. Ale dezinformacja służy po to, żeby Polacy nic nie wiedzieli, nie wiedzieli kim są, nie wiedzieli co mają, a najlepiej jakby wyjechali za granicę. O, w ten sposób. Czyli moja taka rada, uważajmy na to, co się nam generalnie mówi. A więc to, co ktoś robi wrażenie, że ktoś, o, że ten mówi prawdę, że tutaj tego, to są jakieś tam wycinki drobne, ale nie mówi się kwestii strategicznych. Bo tych kwestii strategicznych, tego mało kto mówi, mało tak bym powiedział, że nikt nie mówi, a na Królewskiej to jedziemy z takimi tematami, że powiedzmy, co niektórzy to dostają białej gorączki, bo to widzimy po komentarzu. Proszę zwrócić na jakie jest zainteresowanie tematu bogactw. Jak to zostało powiedziane, że, to jest, że mieszkamy na gigantycznej bańce ropy. Kto powie, że mieszkamy na gigantycznej bańce ropy, gazu i ogromnych ilościach materiałów strategicznych dla przemysłu kosmiczno-lotniczego? Kto o tym powie? Na Królewskiej jest. Ja to powiem na luzie. Ale dlaczego ktoś tego nie powie? Dlaczego? Bo jest dezinformatorem. Dlatego on tego nie powie nigdy, bo wszyscy mają, jak to się mówi, milczą jak mafijna omerta. To wszystko.